Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na program. Nic nie wiem, nic nie rozumiem. W tym programie chciałem Państwu przedstawić najświeższe wiadomości ze świata, kulinarne, program telewizyjny, show biznes, technika, mechanika i to, co Państwo chcecie. Zaczynamy, proszę Państwa, od dzisiejszego programu telewizyjnego. 19 godzina Galileo. 16:45 Miłosz Marek Krokodyl. 19:05 Postaw na milion. 005 Zakazane Królestwo. Film przygodowy. Chiny. Rok produkcji 2008. Również polecam Państwu coś samochodowego. Akumulator przed zimą. Akumulator to element, którego rolę dostrzegamy przy pierwszych spadkach temperatury poniżej zera. Kiedy pojawiają się problemy z brakiem zasilania w samochodzie, należy pamiętać, że to już Państwo się domyślicie, o co chodzi. Dalszy ciąg. Przy jeździe autem na krótkich odcinkach powinniśmy pamiętać o kontroli stanu naładowania akumulatora i ewentualnego jego naładowania, szczególnie zimą. Teraz, proszę Państwa, może coś z przepisów włoskich. Przepis na cannoleno z mięsem mielonym i warzywami. Przepraszam. Składniki. Jedno opakowanie makaronu cannolelo, 500 gram mielonej wołowiny, jedno marchew, a resztę to, co Państwo tam dodacie, prawda? Teraz, proszę Państwa, coś ze świata. Szok. Polska fala drożdży spowodowała, że wiele artykułów w Polsce kosztuje znacznie więcej niż w Europie. Zarówno w naszym regionie, jak i w bogatych krajach. Zachodu oczywiście. Nie dość, że zarabiamy mniej, to te za wszystkie produkty musimy płacić znacznie więcej. Proszę Państwa, to by były takie wiadomości. Teraz może coś ze sportu przeczytamy, proszę Państwa. 22 lata zawodnik Orlenu po raz pierwszy w karierze wystartował w rajdzie Dakar, który nikomu nie wybaczą błędów i strachu przed podjęciem wyzwania. Młody polski motocyklista odważnie wkroczył w świat dorosłego ścigania tarnawego i dał sobie świetną radę. Chwała mu za to. Pojechał na piątkę. Teraz, proszę Państwa, może coś jeszcze sprawdzimy. Uszkodzenia. To są sprawy związane samochodowe. Ci, co Państwa mają samochody, efekty badania. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, że wewnątrz piast występowały uszkodzenia i złuszczenia powierzchni bieżni. Charakterystyczną cechą było występowanie uszkodzeń w odległościach podziałowych kulek. Kulki łożyskowe, systematycznie rozmieszczone za pomocą koszyka na bieżni, uszkodziły powierzchnię bieżni łożyskowej, co było przyczyną głośnej pracy łożyska. To, proszę Państwa, następna sprawa. Mam tylko tyle. Nie wiadomo, od czego zacząć. Polecamy również puchawe kurtki. Puchawe kurtki to hit zimowego sezonu i nie zapominajmy o tym również polskie gwiazdy. Jak się ciepło ubierać? Proszę Państwa, następna sprawa. Może zaczniemy od prognozy na dzień jutrzejszy. Ciśnienie 1030 hektopaskali, zachmurzenie duże, umiarkowane, z obfitymi opadami na południu. Grodobicie na północy, obfite opady śniegu. I program telewizyjny, polecamy również kanały sportowe. 12:55 Eurosport, program pierwszy. Zapraszam Państwa na mecz hiszpański Polska-Hiszpania. Tak, proszę Państwa, może jakieś bileciki. Polecamy również bileciki na walentynki do nabycia w sklepach www.biletempik. Dziękuję. To jest to. Również, jeżeli Państwo posiadacie, jak to się, proszę Państwa, mówi, roboty kuchenne, wielko
zadaniowe zadania, szeroki wachlarz zastosowań, wyrabiają ciasto, ubijają piany, mięsa. Potężna moc silnika, 3 akcesoria, bogaty wybór akcesoriów, przepraszam bardzo, dodatkowych. Robot kuchenny został zaprojektowany specjalnie, aby wyręczyć wszystkie kobiety w kuchni. I na zakończenie, proszę Państwa, możemy również Państwu zaprezentować jeszcze taką sprawę, bo jestem tutaj nieprzygotowany z tych różnych. Polecamy również bardzo szeroki wybór telewizorów, odtwarzaczy, na przykład wieże, różne są wieże, zestaw amplitunerowy sieciowy, odtwarzacz CD, MP3, radio z pamięcią, z głośnikami, z głośno mówiącymi. I to by było to, proszę Państwa. Co jeszcze mogę Państwu zaprezentować? Może coś z nowinków? Już zaraz kończymy. Każdy właściciel posesji ma obowiązek, to dla właścicieli domków jednorodzinnych, każdy właściciel posesji ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, a posiadający szampo do regularnego opróżniania zbiornika. To, w jakim środowisku żyjemy, zależy w dużej mierze od nas samych. I proszę Państwa, to by było na razie na tyle. To, co Państwo nie zrozumieli i nie wiecie, proszę jutro kupić świeżą prasę i tam się Państwo wszystkiego również sami z dokładnością do pół sekundy dowiedzą. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo za uwagę, za dzisiejsze wiadomości. Nic nie wiem, nic nie rozumiem. Do usłyszenia, do zobaczenia.